Panie Łukaszu, chyba najpierw gratulacje, bo Opolska Liga Olo osiąga pełnoletność. Będą zatem szampany i fajerwerki? Aż tak gorąco nie będzie, ale dziękuję bardzo. W czwartek ruszamy, zapisamy do 18 edycji Opolskiej Ligi Orlika. Planujemy w tym sezonie wystartować z piątą ligą, ale czy wystartuje, to wszystko zależy od tego, ile nowych drużyn się zgłosi. Organizacyjnie będzie to możliwe, by tych pięć lig mogło rozgrywać spotkania? Tak, jesteśmy przygotowani na to. Mamy kilka obiektów nowych, na przykład Toyota Park czy boisko na kąpielisku Piast, to w tym momencie jesteśmy przygotowani na te pięć lig, ponieważ możemy grać zarówno w niedzielę, jak i sobotę. Kto zatem może się zgłosić, przypomnijmy, i czy będą jakieś zmiany w stosunku do tych wcześniejszych edycji? Może się zgłosić każda nowa drużyna, w skład której będzie wchodzić maksymalnie trzech zawodników B-klasowych. Reszta to muszą być amatorzy. Jedyną zmianą na obecną chwilę to będzie to, że wpisowe będzie wynosić 550 zł. Jak zatem można się zapisać do ligi, bo mówi pan, że już od czwartku te zapisy będą możliwe? Tak, na Facebooku Mosiru będzie informacja, ale zapisy @mosiropole.pl, tam wystarczy podać imię, nazwisko osoby zgłaszającej, nazwę drużyny oraz telefon kontaktowy. Ja się na pewno odezwę do każdej drużyny. Jak będą wyglądały rozgrywki, przynajmniej na razie, w założeniach, kiedy ruszą, kiedy się zakończą? Startujemy w weekend 19-20 marca. Na obecną chwilę planujemy pierwszy weekend czerwca, ale wszystko w zależności od ilości drużyn, bo jeśli się okaże, że nie uzbieramy odpowiedniej liczby drużyn, to zostaniemy przy czterech ligach, które zostaną też powiększone. Tak więc szczegółowy harmonogram to będziemy znać już po wszystkich zgłoszeniach. Tu są zawsze emocje, bo w ostatnim sezonie, pamiętam, tak naprawdę do ostatniego meczu trzeba było czekać na wyłonienie zwycięzcy, jak i spadkowiczów, więc tutaj na pewno te emocje, mimo że zabawa amatorska, zawsze są. Zabawa kończy się tam, gdzie zaczyna się rywalizacja, czyli tutaj też myślę, że drużyny nóg nie będą odstawiać i miejmy nadzieję, że będzie tak samo wyrównany poziom jak w zeszłym sezonie. A jeśli chodzi o te przyjemności, czyli nagrody, bo to jednak każdy też liczy na to, że organizator coś ciekawego przygotuje, co zatem planują państwo? Tradycyjnie puchary, bony, medale, ale jak sami zawodnicy w rozmowach ze mną stwierdzają, oni nie grają tutaj dla nagród, oni grają po to, żeby fajnie spędzić czas.